Witam cię drogi widzu na kanale Kryptoinwestycje, W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w 2024 i w 2025 roku zarobić na rynku kryptowalut, zarobić na tej hoście. Jest to taki materiał trochę poradnikowy, trochę moja prezentacja tego, co nas czeka moim zdaniem i co możemy na tym rynku. Zrobić. Jest to materiał dla trochę już zaawansowanych, dla osób, które już są w rynku kryptowalut. Jeżeli chcesz od zera zacząć z rynkiem kryptowalut, no to pierwszy link w opisie to jest moja darmowa strona internetowa, która nauczy cię i pokaże Ci wszystkie poradniki, jak zacząć od zera, bo w tym odcinku już skupiamy się trochę. Jest to taki materiał już po jakimś kursie kryptowalut, o tym czym jest Bitcoin, to już powinniście wiedzieć, i myślę, że możemy sobie przejść do prezentacji, którą teraz widzicie na ekranie. No i na start zaczynając pewnie kojarzycie ten pierwszy obrazek pustego portfela, on oczywiście przypomina nam logo Ethereum, no bo w tym momencie Ethereum jest bardzo moim zdaniem niedowartościowane, te 2,5 tysiąca dolarów, które jest za Ethereum długoterminowo moim zdaniem na pewno da zarobić, oczywiście jak będzie tego nie wiem, ja obstawiam, że Ethereum na pewno przebije z 5-10 tysięcy dolarów to jest moim zdaniem możliwe. No i w ogóle plan jest prosty, tak? Każdy z nas, większość tego kanału to są oczywiście faceci, w ogóle na rynku kryptowalut, nie oszukujmy się, inwestują sami faceci głównie, każdy z nas chciałby mieć zajebisty apartament, zajebiste auto, ja tutaj dałem pomarańczowe Lambo, no bo rynek krypto, bitcoina za milion dolarów, jeżeli bitcoin byłby wart milion dolarów, no to nie oszukujmy się, wasze altcoiny, w których siedzicie, już spokojnie by zrobiły X20 lub nawet więcej. Sam Bitcoin tutaj jest prawie X15 do zrobienia, no i każdy z nas chciałby mieć ładnej dziewczyny. Ładną dziewczynę, nie? Zajebistą partnerkę. Ja w tym momencie mam tylko jedno z tych rzeczy nad tą trójką pracujemy. Ale dobra, jak to się u mnie zaczęło? Myślę, że to jest warte powiedzenia, jak ja zacząłem z rynkiem kryptowalut. No ja zacząłem w 2017 roku, przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie dla ideologii, można powiedzieć, po prostu rynek kryptowalut mi się spodobał. Chciałem wejść w Bitcoina jako walutę, która jest po prostu przeciw bankom, której nie da się dodrukować i cała, cały ten trend po prostu związany z tym, że jest on niezależny. Kupiłem pierwszego bitcoina w bitomacie za 20 zł i to w zasadzie tyle. Nie mogłem nic więcej zrobić, nawet 18 lat wtedy nie miałem, ale pasjonowałem się technologią. No i dzisiaj po tylu latach na tym rynku kryptowalut, szczerze, technologia może i jest fajna, ale technologia nikogo nie interesuje i w tym całym odcinku, w tej całej prezentacji postaram się Wam to udowodnić, że technologia nie ma widzowie znaczenia. Tutaj chodzi typowo o zarobek i patrzcie na rynek kryptowalut zarobkowo a nie, że coś ma przynieść technologia. Jeszcze tutaj zanim przejdziemy dalej, chciałbym Was zaprosić na moje wszystkie socjale, bo prowadzę kanał na YouTubie, prowadzę Twittera, prowadzę Instagrama. No na YouTubie już trochę długo jestem, tak samo na Twitterze. Twittera mam od 2021 roku, gdzie regularnie publikuję posty związane z kryptowalutami, także wszystkie linki macie oczywiście przydatne w opisie. I myślę, że tutaj mogę Wam pokazać mój jeden z pierwszych filmów z 10 stycznia 2021 roku, gdzie również pokazywałem, jak za 20 złotych zakupić bitcoina. No i wtedy kupiłem bitcoina za 20 złotych w bitomacie bez KYC. I możecie zobaczyć, że zainwestowane 20 złotych wtedy dzisiaj daje nam około 45 złotych. Także szczerze, to już jest zajebisty zysk w porównaniu do rynku nieruchomości czy jakiegokolwiek innego rynku. Oczywiście tak, wiecie, mówię o tradycyjnych inwestycjach, no ale wiecie, co można zrobić z 20 złotymi. Ten mem myślę, że idealnie to oddaje, tak? No zainwestowałem 20 zł, zarobiłem 25, no to, to, to tak jak w tym memie, tak, także no nie, nie ma co o tym gadać, idziemy dalej. No i przechodząc już tutaj do konkretów, tutaj macie fajną grafikę, która pokazuje, jak to poprzednio wyglądało, czyli był bear market, akumulacja bull market. Tak, mamy trzy hosty pokazane, no i w tym momencie jesteśmy mniej więcej w fazie akumulacji bull marketu który się dopiero rozpoczyna, no i moim zdaniem te najlepsze rzeczy dopiero nas czekają. I mam dwa scenariusze na Hossę. Albo uważam, że Hossa się rozegra, taka prawdziwa Hossa, gdzie są ogromne wzrosty, rozegra się to bardzo, bardzo szybko, że dosłownie w przeciągu miesiąca Bitcoin wyleci na 120 tysięcy dolarów, a inne altcoiny po prostu powystrzelają, będą mocno strzelać, albo po prostu drugi scenariusz, że Hossa będzie trwała bardzo, bardzo długo, tak nawet cały 2025, ale będzie ona strasznie nudna. Na zasadzie miesiąc będzie nudy, dwa tygodnie wzrostu, jakiś trend będzie pompował w tej hoście i znowu będzie miesiąc nudy. Uważam, że tak może wyglądać hossa albo tak. Nie jestem w stanie przewidzieć tego. Prawdopodobnie pomimo, że podałem Wam dwa scenariusze, dalej się mogę mylić. No ale muszę sobie po prostu oscylować. Moim doświadczeniem poparłem sobie to, że nie ma co stawiać na jedną kartę. No i ja mam takie podejście, że tak będzie wyglądała Hossa, zostaniemy z tego rozliczeni za jakiś czas. I przechodząc tutaj dalej, skok na głęboką wodę. Pieniądz będzie płynął szybciej, memcoiny będą rządzić. Poprzednio, teraz wam mówiłem o Bitcoinie, o Ethereum, że na tym się da zarobić. I tak, uważam, że na każdej z tych walut możecie dobrze jeszcze zarobić, ale moim zdaniem Hossa się znacznie zmieniła. Rynek kryptowalut znacznie się zmienił i memcoiny są znacznie interesujące dla społeczności. Ludzie chcą inwestować w coś, co się niesie, i nikogo nie obchodzi technologia na tym rynku. Technologia jest nudna, kogo obchodzi technologia, kogo obchodzi jak coś jest zrobione? Wiecie, my możemy o tym porozmawiać, że na przykład Layer Zero, o Layer Zero będę często mówił w tym odcinku, że Layer Zero jest super technologicznie, że dowożą naprawdę dobry produkt, że mają wielkie inwest... z... Z... wielki kapitał, wielkie osoby za nimi stoją, ale weźcie teraz typowemu ziskowi i wytłumaczcie czym jest Layer Zero, że jest to bridge dla blockchainów. No to już jest nudne szczerze. A weźcie teraz, powiedzcie komuś, że doczkoń tu demu. Jakby każdy to rozumie. I przechodząc tutaj dalej, czy lubicie memy? Tutaj na screenie w tym momencie widzicie parę memów. Widzimy na przykład mema Skibity Toilet. I odbiegając teraz trochę od tematu kryptowalut. Mem Skibity Toilet jest to mem z TikToka, gdzie gość po prostu wychodzi głowa z kibla. Gra do tego śmieszna muzyka i to robi miliardy wyświetleń na całym świecie. Ludzie to oglądają, ludzie poświęcają czas, żeby zobaczyć takiego mema. Następnie mamy Sigmę, tak? Z bardzo popularnego filmu. I również młodzi ludzie mówią do, sobie, do siebie: Sigma, coś dobrze zrobiłeś? Jesteś Sigmą. Tak samo Gigachat. Tutaj wstawiłem już pod krypto trochę, bo mamy taką kryptowalutę jak Gigachat. Ludzie znowu mówią do siebie: Ale jesteś Gigachadem. Oczywiście wiem, że słuchają mnie prawdopodobnie również starsze osoby, i jak to słyszą, to mogą się skręcać, że co ja w ogóle mówię, ale naprawdę, jak pójdziecie do jakiejś szkoły, gimnazjum, chociaż na no gimnazjum obecnie nie ma, ale do ludzi młodszych, no to ludzie młodzi używają właśnie takich memów, tak? Oglądają to, to robi największe wyświetlenie na świecie, ludzi to śmieszy, to jest klikalne, i dlatego to też wchodzi w rynek kryptowalut i wbrew pozorom. Dla nas, dla ludzi, którzy chcą trochę bardziej fundamentów, trochę takich rzeczy bardziej związanych z rynkiem kryptowalut. To i tak, te memy się bardziej klikają. No i tutaj dla porównania mamy PEPE, którego Wam pokazuję. jest to po prostu no PEPE jest to jeden z większych memcoinów, albo mamy popkata, i cały, całe zastosowanie popcata, czyli jednej z największych kryptowalutowych memów jest takie, ponad 1,5 miliarda kapitalizacji jest takie, że wchodzicie na stronę PopCata i możecie kliknąć w jego twarz i nabijają się punkty. I to wszystko. A jest to półtory miliarda kapitalizacji. Także to pokazuje, w jakim momencie jesteśmy na rynku kryptowalut i jak to wygląda. Przechodząc dalej, Jasnowic. Ostatnio na token 2049 pojawiło się wystąpienie pewnego pana, nazywa się on Murat, on w 2013 roku kupował Bitcoina, no czyli jest dość mocnym insajderem, jest długo na tym rynku kryptowalut, no i zarobił sporo. I on w tym wystąpieniu zaczął mówić o tym, że te wszystkie fundamentalne pozycje są nic nie warte, żebyśmy zainwestowali w memy. W całym swoim wystąpieniu po prostu nam to chciał udowodnić, i to wystąpienie stało się takim oczuciem dla, dla rynku kryptowalut, że wszyscy zaczęli o tym mówić, że Ej, w sumie on ma rację. Ja nagrałem dwa filmy, które szczerze musicie zobaczyć, jeżeli chcecie zarabiać na Memcoinach. Tutaj wam się wyświetlają teraz na ekranie i są również w opisie zlinkowane. One w pełni tłumaczą, kim on jest, oraz tłumaczą 10 kryptowalut, które on trzyma i dlaczego je trzyma. No i mamy tutaj takie mamy jak. SPX, Gigachat, Mok, APU, Popcat, Bitcoin, Retardio, Lokin, Mini oraz USA i wytłumaczę tutaj w tym odcinku tylko kilka, cały odcinek, w którym tłumaczę te kryptowaluty znajdziecie u mnie na kanale, ale no, na przykład SPX jest to kryptowaluta, która ma za zadanie być największym indeksem na świecie i chce prześcignąć S&P 500. Szczerze, to jest niemożliwe, żeby kryptowaluta w tym momencie prześcignęła e, cały S&P 500. No ale takie sobie założenia zrobiła, taki tworzy sobie tutaj fan, jest to podobna akcja trochę do GameStopu i zbiera to ogromną kapitalizację, w tym momencie top 100 market cap. Następna kryptowaluta GigaChad. jakby cały, cały, cały mem oparty na słowie, ale jesteś gigachadem i nic więcej, tutaj nie ma za tym filozofii, jest on nastawiony dla ludzi z siłowni, jeżeli chodzicie na siłownię, no to na pewno wiecie o co chodzi, chcielibyście mieć taką szczenę jak on. I to w zasadzie tyle, jakby to jest cały cały mem tego. No, PopCat już Wam tłumaczyłem, tak? Jest to koń, który ma, gdzie wchodzicie na stronę i klikacie w jego twarz, i po prostu się naliczają punkty. Albo Harry Potter, Obama, Sonic 10 Inu. Przecież sama nazwa tutaj wskazuje, że już jest żart. I jeszcze mają ticker Bitcoin. Jest to Bitcoin dla ludzi i ta nazwa się niesie. Ludzie wbijają w tą narrację ludzie są zainteresowani takimi projektami, bo one znacznie więcej mogą dać zarobić i są po prostu ciekawsze. Bitcoin jest nudny. Dzisiaj nikogo nie obchodzi, że Bitcoin ma małą inflację i że prawdopodobnie jej nigdy nie będzie miał większej itd. i Ludzi to nie obchodzi. Ja jak wchodziłem na rynek w 2018-2019 roku trochę poważniej. I zacząłem prowadzić swoje socjale pierwsze. No to jak wtedy zakładało się konto na giełdzie, to KYC. Założenie konta na giełdzie równało się KYC. No to ludzie do mnie pisali, że oni się boją użyć dowodu, że oni nie chcą tworzyć konta na giełdzie, bo trzeba zrobić KYC i dla nich to jest ryzyko. Dzisiaj nikt się o to nie pyta. Dzisiaj każdy sobie zrobi KYC i to nie jest żaden problem tłumaczyć, czym jest KYC. Czasy się zmieniły i to samo. Wtedy ludzie wchodzili dla idei. Wtedy idea Bitcoina się niosła, a dzisiaj się niesie idea memu. Musimy zrozumieć po prostu, że czasy się zmieniły i memcoiny będą wygrywać. I tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć fajny sposób. Również nagrałem odcinek, jak pozyskiwać portfele, jak po prostu śledzić danego twórcę. I możecie sobie wbić na mojego telegrama. Linka znajdziecie w opisie, albo zeskanować tego QR-a. Na moim telegramie podałem wam portfele należące do właśnie tego Murada i o co w tym chodzi. Możecie po prostu w łatwy sposób śledzić jego portfel i widzieć, jakie on kryptowaluty kupuje. Szczerze, rynek kryptowalut daje Wam po prostu darmowe narzędzie, dzięki czemu jesteście w stanie zarabiać więcej, jesteście w stanie być o krok przed rynkiem, bo po prostu śledzicie kogoś, zanim on napisze o tym na Twitterze, widzicie dosłownie jego portf portfel, widzicie dosłownie tak, jakby miał konto w banku. Dlatego blockchain jest naprawdę dobrą technologią, tylko tą technologię trzeba umieć wykorzystać. Sama ta technologia nie jest interesująca, nie jest sexy, ciężko to sprzedać, no przecież powiedzcie komuś, że możecie śledzić jego portfel, że nie jest przejrzysty, weźcie to, wytłumaczcie normalnej osobie, ale jeżeli wy to rozumiecie, bo zakładam, że już tutaj osoby są trochę zaawansowane, trochę takie do, doedukowane, i wykorzystają to, Jesteście w stanie zarobić zdecydowanie więcej, bo widzicie co on dokładnie ma na portfelu, kiedy coś kupuje, kiedy coś sprzedaje. Te portfele okrył, odkrył za XTB, no ale również na moim kanale mam odcinek, gdzie tłumaczę jak robić research takich portfeli, jak po prostu wyszukiwać czyjś portfel, znaleźć influencera i po prostu do tego przejść. Fundamenty. A memcoiny. Moim zdaniem również memcoiny są bardziej interesujące. Mamy tutaj MEMA, w którym są coin, coiny z trendów RWA i Layer 1. No i coiny po prostu ze śmieszną ceną, z minimalną. Ludzie wolą inwestować w taką cenę niż w coina, który kosztuje 60 tysięcy dolarów. No mówię tutaj bardziej o Bitcoinie, ale również cena też robi robotę. Tak? Ludzie woleli znacznie bardziej kupować po prostu tanie kryptowaluty, no bo zakładają, że. Więcej zarobią. Dodatkowo co memcoiny posiadają? Posiadają społeczność. Kryptowaluta posiada społeczność ludzi, którzy załadowali się w tą kryptowalutę i dalej zależy im na tym, żeby pchać ją. To jest coś nieprawdopodobnego, bo gdy są projekty, gdy są ludzie, którzy inwestują znacznie większe pieniądze w jakiegoś fundamenta, dajmy na przykład w Ethereum czy w Layer Zero, o którym wspomniałem, no to oni nie chodzą po ulicy, nie naklejają naklejek, inwestujcie w Layer Zero, bo to są ludzie, którzy trochę bardziej się szanują. Społeczność, nie chodzi o to, że społeczność się nie szanuje, to ja to doceniam, tak? Też mam swoją społeczność i cieszę się, że tutaj jesteście, ale społeczność buduje projekty, społeczność pcha te projekty, społeczności zależy, żeby projekt, w którego oni zainwestowali, stworzył historię. Kult trzymania bagów, jeżeli macie dużego baga, trochę tych kryptowalut, jakiegoś mema, jesteście na np. Na zamkniętej grupie społecznościowej i sprzedacie te coiny, to ludzie was wyzywają, że sprzedaliście kryptowaluty. Jeżeli ktoś sprzeda z was w tym momencie layer zero, każdy ma to w dupie, ale jeżeli sprzedacie mema, który grzeje w tym momencie, no to ludzie, którzy się załadowali i dalej w nim siedzą, będą was wyzywać, no bo jak mogliście sprzedać. Dodatkowy plus Memcoinów jest taki, że one nie mają VC oraz prywatnych inwestorów. vc zawsze dobrze współpracują z projektami do momentu, kiedy nie dostaną swoich tokenów. Wiem to z doświadczenia, pracowałem w kilku projektach, łączyłem vc z projektami. vc są super pod względem zbierania finansowania, ale jak przychodzi co do czego, VC sprzedaje wasze tokeny, sprzedaje po prostu, spuszcza się na twarz inwestorom. VC nie będzie pomagać projektowi, bo VC inwestuje w 10 tysięcy innych projektów i ma to kompletnie w dupie. A społeczność inwestuje w 2-3 projekty maksymalnie. Na Twitterze ludzie sobie ustawiają logo danego projektu, mogą ustawić tylko jedno logo. A VC inwestuje w 40 tysięcy projektów i ma to kompletnie w dupie. Memcoiny są dodatkowo sexy. Cała ta narracja. Tu jest taka tabelka, gdzie inwestujemy. Oczywiście ona jest z przymrużeniem oka, ale no najstarsze osoby inwestują w SP 500, w nieruchomości. Trochę młodsze osoby w takiego Apple'a, w Google'a milenialsi, jakiś Bitcoin, Ethereum, no i te najmłodsze osoby właśnie w memcoiny. Oczywiście trzeba tutaj brać pod uwagę to, że osoby, które na przykład oglądają mają 15-16 lat i oglądają takie memy na TikToku jak Skibidi Toilet, one nie mogą w tym momencie kupić kryptowalut, ale oni będą mogli kupić kryptowaluty. Plus oni promują to całego tego mema, a potem ten mem przychodzi do nas na rynek kryptowalut i to my go kupujemy. Także oni są nam potrzebni, pomimo że oni nie mogą prawdopodobnie kupić krypto w tym momencie. Także tak to wygląda. Ryzyko. Twój hajs w banku, twój hajs w krypto. Oczywiście ryzyko jest ogromne. Nie da, nie da się tego powiedzieć: ryzyko na rynku kryptowalut, ryzyko na rynku memcoinów jest ogromne. Twój hajs w banku może leżeć, możesz zarabiać tam parę procent, ale szczerze, to jest moim zdaniem ryzyko jest większe. Niż ta nagroda, no bo nagroda jest ile? Paroprocentowa, a ryzyko tego, że ten bank upadnie, no może jest małe, ale ta nagroda nie daje ci wystarczającej, wystarczającego pokrycia. Ryzyko na rynku krypto, ryzyko w tym trendzie memcoinów jest ogromne, ale nagroda jest milion razy lepsza, bo projekt może naprawdę zrobić X10, X20, X50. No i tutaj grafika risk-rich. Jeżeli mocno zaryzykujecie, no to mamy potencjał być bogaci. Oczywiście, proszę, żeby to wybrzmiało, to nie jest tak, że wrzucacie teraz pierwszego lepszego coina i stajecie się bogaci, nie, 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 tak to nie zadziała. Naprawdę inwestujcie rozważnie, inwestujcie tyle, ile możecie stracić. Obejrzyjcie sobie mój kurs, darmowy, jak zacząć z rynkiem kryptowalut, wszystkie linki macie w opisie, bo naprawdę tych takich zasad bezpieczeństwa jest dużo i tu nie można wrzucić w pierwszego lepszego coina wszystkich pieniędzy, bo po prostu stracicie. Musicie na to uważać. No i tak samo myślę, że mogę śmiało powiedzieć z pracą, tak? Możecie pracować typowe 8 godzin, ale jeżeli się naprawdę czemuś poświęcicie i, nie wiem, otworzycie biznes, będziecie się rozwijać po godzinach, jakby ja nie chcę iść tutaj w takie typowe coachowe gadanie, bo to nie o to chodzi, nie jestem coachem, ale jeżeli się bardziej poświęcicie swojej pracy, nie wiem, na przykład, sprzedajecie coś i będziecie robić to 10 razy lepiej niż wasza konkurencja, nawet jeżeli pracujecie na etacie to możecie zmienić etat możecie pójść na zdecydowanie lepszy etat i zarabiać po prostu więcej więc jeżeli coś robisz, możesz się po prostu rozwinąć więc poświęć się no i kolejna rzecz, czas jest najważniejszy tutaj taką screena przygotowałem nie wiem czy pamiętacie jak w maju tego roku wszyscy mówili o wyborach w Stanach że za niedługo są wybory za parę miesięcy i narracja politify będzie grzała i na tym będzie szło dużo zarobić zobaczcie, że w maju te coiny najbardziej rosły. Dzisiaj mamy czas mniej więcej po wyborach i możemy zobaczyć na wykresie, że przed wyborami te coiny związane z wyborami w ogóle nie rosły. I musicie sobie określić zawsze, że czas jest najważniejszy, kiedy inwestujemy w daną kryptowalutę, bo Memcoiny nie będą żyć pół roku, nie będą żyć latami. Prawda jest taka, że większość z tych kryptowalut umrze. I trzeba wejść i wyjść. To jak w stosunku na przykład. Musicie odpowiednio wejść, po prostu skupić się, kiedy wychodzicie, bo jeżeli będziecie trzymać to latami, no to prawdopodobnie te coiny po prostu umrą. Rynek kryptowalut jest szybki, dynamiczny, i uważam, że długoterminowo rynek kryptowalut to jest taki maraton, w którym biegniemy nie na pół roku. Jesteśmy w tym tutaj. Ja jestem przynajmniej w rynku krypto, myślę, że do końca życia. Ale trzeba od czasu do czasu robić sprinty, takie interwały, że nagle zaczynacie szybko, szybko, szybko biec, szybko zdobywać coś. I po prostu musicie w odpowiednim momencie skończyć, bo po prostu nie dociągniecie do końca. I to jest moje, moim zdaniem taki przekaz, który z tego musicie sobie wyciągnąć. Kolejna informacja. Sell the news. Kupujcie plotki sprzedawajcie fakty. Plotki się lepiej niosą. I to plotki tutaj możemy porównać tak jak memcoiny. Memcoiny się lepiej niosą, łatwiej jest sprzedać komuś memcoina niż fundament. I plotkę jest łatwiej komuś sprzedać na czyjś temat niż już newsa, już taką informację prawdziwą. Spójrzcie na to z tej strony. Za niedługo na technologii, coś tam, coś tam, wchodzi zajebisty update, który daje dużo bonusów. Nikt nie wie, co to są za bonusy. Bo te bonusy są nieważne, ale informacja, która idzie w świat, to że na projekcie X wchodzi za niedługo super przydatna technologia, użyteczność. To jest plotka. I ona szczerze się super będzie niosła. Ale kiedy już wejdzie ta super technologia, no to ta technologia nikogo nie interesuje. Nikogo nie interesuje, że wczoraj wszedł w update taki i taki i on działa taki tak i to tak. Już, to już każdy ma gdzieś, także newsy sprzedajemy, kupujemy plotki. Możemy tutaj to porównać na przykład jak w 2017-18 roku telewizja zaczęła mówić o Bitcoinie. To był szczyt. Telewizja dosłownie zaczęła mówić o Bitcoinie, kiedy było bardzo drogo na rynku kryptowalut i nie należało kupować. I tak samo moim zdaniem będzie z memcoinami, że jeżeli memcoiny pojawią się w superwizjerze, będziemy słyszeć o tym, że jakaś stara baba straciła na kryptowalutach, na memcoinach dokładnie, wtedy będzie już za późno. Wtedy już będzie trzeba powoli wychodzić. Obecnie wchodzą w to celebryci. Tutaj mamy Andrew Tata, który kiedyś mówił, że kryptowaluty są złe, że on by w to nie wchodził i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj stworzył własnego coina. I ci influencerzy będą wchodzić w rynek kryptowalut, bo tutaj są pieniądze. Conor McGregor wszedł w rynek kryptowalut i promuje jakąś, jak, jakiś projekt kryptowalutowy. Po prostu w tym rynku jest masa pieniędzy do podzielenia się. Ten tort jest ogromny, ale zarobią nieliczni, zarobią osoby, które ma, po, chcą ponieść ryzyko, których stać na to. No i które, które dobrze rozegrają rynek, tak? to nie, nie ukrywajmy, jest ciężkie. Także moim zdaniem. Jak będzie naprawdę głośno o memcoinach, jak w telewizji będą o tym gadać, to należy powoli spieprzać z tego rynku. To jest taka moja rzecz. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć w tym materiale, no to zarabiaj na emocjach. Ja kiedyś nagrałem film o Metahero. To jest projekt Roberta Gryna, polskiego milionera, czy miliardera, nie wiem, który był bardzo przyszłościowy. Ten projekt miał zrobić, zrewolucjonizować świat. On w materiale z film z koniecznym w wywiadzie. Mówił, że jego projekt ma być w top 10 market cap. Rozumiecie? Top 10 market cap. No i wszyscy wtedy mówili, że MetaHero to the moon, że ten projekt w ogóle osiągnie globalny sukces. Ja, nagra, ja na tym projekcie zarobiłem około 10-15 tysięcy dolarów. Kupowałem go w naprawdę dobrej cenie i nagrałem materiał, że sprzedaje coina po 15 centów. Ludzie mnie wtedy zaczęli wyzywać. Tutaj macie komentarze, jak mnie ludzie wyzywali, a i tak wstawiałem te ładne komentarze, bo te brzydkie już YouTube zdążył usunąć, bo ludzie mi wyzywali po prostu rodzinę i mnie, że jestem głupi. Nieważne. Polecam sobie to zatrzymać i serio sobie poczytać. ci ludzie są głupi i jak bardzo właśnie ta społeczność potrafiła marnować czas, bo ci ludzie, którzy to pisali, to byli typową społecznością danego projektu. Metahero nie było memcoinem, ale Metahero było projektem, które zdobyło Ogromną społeczność, rzesze fanów, i ta społeczność pchała ten projekt. I rzeczywiście ten projekt odniósł ogromny sukces, tylko znowu, punkt drugi tej prezentacji, w którymś momencie trzeba wyjść z tego pociągu, bo ten pociąg się po prostu rozbije. I było 25 centów, w tym momencie nawet nie ma jednego centa. Projekt spadł kompletnie do zera, Robert Grind za, zapadł się pod ziemię. Co się stało? To no po prostu projekt stał się nudny. Dzisiaj nikogo nie obchodzi Metaverse, Metahero zakładało, że będzie skanować ludzi i wrzucać ich do gier i itd. Super przyszłościowa narracja. Dzisiaj szczerze nikogo to nie interesuje, nikogo to nie grzeje, a FIFA, która miała z nimi współpracować, nie współpracuje. W ogóle to było takie kłamstwo, bo wtedy wszyscy mówili, że no FIFA będzie kupować te tokeny Metahero. Wyobraźcie sobie, FIFA by chciała nawiązać z projektem, z firmą inną współpracę. Idzie do nich, a oni im mówią, ale wy nam nie możecie normalnie zapłacić. Wy musicie nam zapłacić w naszych tokenach MetaHero, które możecie kupić na takiej i takiej giełdzie. No szczerze, tylko głupi by w to uwierzył, bo tak to nie mogło, to nie miało prawa zadziałać, że tak wielka firma wtedy, no bo to był 2020 rok plus minus, dzisiaj trochę sytuacja się już zmieniła, ale myślę, że i tak to jest jeszcze niemożliwe. Ale no wtedy to było kompletnie nie, nie, nie do wyobrażenia, tak? Także no na logikę to można było wziąć, ale rynek tak grzał, że po prostu ludzie w to wierzyli. No i skończyło się jak się skończyło, tak? No ja sprzedawałem po 15 centów, ludzie mnie wyzywali, że będzie to po dolara, było po 25 centów. Nie żałuję, że nie sprzedałem później, no bo nie byłem w stanie tego przewidzieć, że to jeszcze urośnie, a super sprzedałem, no i zarobiłem na tym, tak jak mówię, 10-15 tysięcy dolarów, a w tym momencie token jest wart zero. I teraz tak na zakończenie, jak tworzyć to historię. Tutaj z popularnej piosenki, mój ulubiony twórca, obecnie rapowy w Polsce. Wiem, że był też y, pewien youtuber, który mówił, jak tworzyć to, że tworzymy historię. Obecnie siedzi w areszcie śledczym, ale powiem Wam szczerze, naprawdę na tym rynku kryptowalut tworzymy historię. Jak wchodziły ETF-y na rynek kryptowalut, to było to naprawdę coś dla nas, wow. I dla mnie to było takie coś, że odnieśliśmy sukces, że z tego bitcoina, z którego się wtedy wszyscy śmiali, że to jest niemożliwe, to jest niepotrzebne, to jest głupie, nagle nasz bitcoin, kochany, został wylistowany na tradycyjnej giełdzie. I moim zdaniem dalej ją tworzymy, dalej dużo jest do zrobienia, tylko narracje się zmieniły, dzisiaj bitcoin jest po prostu nudny. To by było na tyle w tym odcinku. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie. Zostawcie łapkę w górę i jeżeli dotrwałeś do końca, mój, mój drogi widzu, napisz komentarz gram, jeżeli się po prostu nie poddajesz i lecisz na rynku kryptowalut. Do następnego!